chyba się wydaje ze strony, no właśnie, rolników, czy to nie byli rolnicy? Właśnie ta sytuacja była bardzo niepokojąca. Ja tam byłem. Byłem w tym momencie, kiedy dochodziło właśnie do tej największej eskalacji. Wracałem wtedy do Sejmu. Widziałem sytuację, w której ludzie chcieli opuścić to miejsce. Chcieli po prostu przejść w stronę Placu Trzech Krzyży, a policja im to uniemożliwiała, podchodziła coraz bliżej, naciskała na nich, prowokowała. Starałem się rozmawiać także z dowódcą, który akurat tym pododdziałem dowodził. Absolutnie odmawiali jakiegokolwiek wycofania się i to policja zaostrzała tą sytuację, a te obrazki, które widzieliśmy, atakowanie ludzi, którzy spokojnie stali z polskimi flagami, rzucanie przez policjantów kostką brukową w demonstrantów, rzeczy absolutnie niedopuszczalne i to musi być wyjaśnione. Dlatego wczoraj domagaliśmy się informacji od ministra Kierwińskiego. To, co on zrobił na sali sejmowej, to trudno nazwać informacją. On wyszedł, zaczął obrażać ludzi, którzy protestowali, a sam tej informacji nie udzielił. No ale to musi być wyjaśnione. Ci ludzie, którzy się tego dopuścili, ci funkcjonariusze, którzy łamali prawo, muszą za to ponieść odpowiedzialność. A jeżeli chodzi o to hasło, wczoraj też rządzący pytali, co z tym hasłem, którego tak broniliście, murem za polskim mundurem? Oczywiście, że murem za polskim mundurem, natomiast w polskim mundurze powinni służyć ludzie, którzy też wiedzą, jak wygląda polskie prawo, bo to prawo musi być przestrzegane. No, jest niedopuszczalne, żeby ktoś hańbił polski mundur, rzucając kamieniami w tłum ludzi. No, widzieliśmy te nagrania, przecież Państwo też je widzieli, w Państwa stacjach można było nawet je zobaczyć. Nie może być tak, że policjant, który jest powołany do tego, żeby zapewniać bezpieczeństwo obywatelom, sam to bezpieczeństwo naraża, rzuca w tłum ludzi jakimiś przedmiotami, atakuje gazem ludzi, którzy stoją w zasadzie bez jakichkolwiek, nawet ruchów nie wykonują, stoją spokojnie. Człowiek, który stoi z flagą, jest atakowany zupełnie bez powodu. No to hańbi polski mundur i takie osoby powinny być za to pociągnięte do odpowiedzialności. Jeżeli chodzi o aborcję, czy waszym zdaniem jako klubu parlamentarnego PiS, czy aborcja rozsadzi nową władzę? Ja mam od samego początku wrażenie, że ta koalicja jest przede wszystkim spajana nienawiścią, niechęcią i nienawiścią do PiS. To jest główne spoiwo. Natomiast jak się spojrzy na te różnice programowe i to zarówno w tej kwestii, o której pani mówi, ale też w różnych kwestiach gospodarczych. Mieliśmy ostatnio dyskusję na temat tego, jak ma wyglądać składka zdrowotna, wcześniej dyskusję na temat programów podatkowych. Ta dyskusja tak naprawdę sprowadza się do tego, że jedni mówią, my jesteśmy za, drudzy mówią, my jesteśmy przeciw i żadnych zmian dla Polaków nie wprowadzają, także tych zmian, które obiecywali. 100 konkretów w 100 dni miało być, te 100 dni miną za 2,5 tygodnia, jeśli dobrze liczę. Gdzie to jest? Mamy 130 ministrów za chwilę będziemy mieli, ale tych 100 konkretów praktycznie nie ma. Więc koalicja myślę, że jest, jak jest spojone wyłącznie na tych negatywnych emocjach, no to spoiwo będzie dość szybko się rozpadało. Będzie wotum nieufności wobec ministra Kierwińskiego? Tak, oczywiście. No chyba, że on zdąży przedstawić bardzo konkretną informację, a osoby odpowiedzialne za to łamanie prawa zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Ale jego postawa wczoraj na sali sejmowej sugeruje, że to jest bardzo mało prawdopodobne. Więc jeżeli tutaj się nic nie zmieni, to z całą pewnością taki wniosek zostanie złożony. Panie ministrze, jakie oczekiwania przed wizytą premiera i prezydenta w Stanach? No tutaj musimy przede wszystkim, myślę, że to będzie omawiane też na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, musimy doprowadzić do tego, i to nie chodzi tylko o Stany Zjednoczone, ale o cały Sojusz Północnoatlantycki, także Unię Europejską, żeby ta gotowość naszych sojuszników do odpierania rosyjskiej agresji była realna. Nie tylko w deklaracjach, bo tych deklaracji zawsze słyszymy bardzo dużo i tak było do 2022 roku, że słyszeliśmy bardzo dużo deklaracji, ale konkretów było mało. W momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do tego, nasz rząd razem z naszymi sojusznikami z Europy Środkowej, że zmieniła się polityka, choćby Niemiec w 2022 roku zmieniła się. Pytanie, czy zmieniła się na trwałe. Mamy obawy, że na przykład Niemcy już szykują się do nowego resetu z Rosją. Kanclerz Scholz mówi o tym, że antyrosyjskość to jest coś złego. No to jest bardzo poważne ryzyko, że tam znowu dojdzie do zwrotu właśnie w stronę kolejnego resetu. Wielkie zadanie dla rządu, ale w tym zakresie cała polska klasa polityczna oczywiście powinna rząd wspierać, żeby zapobiec nowemu resetowi z Rosją. Poza symbolami jakiś konkret będzie, pana zdaniem? No myślę, że przede wszystkim musimy doprowadzić do tego, żeby ta współpraca i w zakresie naszego bezpieczeństwa obronnego, czyli współpraca zbrojeniowa, ale też bezpieczeństwa energetyczne, żeby to było kontynuowane, żeby nikomu nie przychodziło na przykład do głowy blokowanie czy opóźnianie, odsuwanie w czasie pod różnymi pretekstami inwestycji, choćby w energetykę atomową, a takie głosy niepokojące się pojawiały na samym początku tej kadencji. Więc absolutnie tutaj myślę, że też trzeba będzie, mam nadzieję, że rząd Tuska nie będzie tutaj żadnej obstrukcji wprowadzał, że pomimo tych różnych jego związków z partiami niemieckimi, co jest oczywiste, no bo oni nawet pieniądze brali na organizację różnych swoich partyjnych wydarzeń od fundacji partii CDU, że mimo wszystko ten interes Polski, którym jest silny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, że to będzie zrozumiane i to będzie kontynuowane, co my robiliśmy w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.